Aż włos się jeży na głowie, co zastajemy po rządach PiS. Elektrownia sprowadza węgiel z całego świata zamiast odległej o 4 km kopalni Sobieski. Ale sprowadza go, bo na Sobieskim tego węgla po prostu nie ma. Z dokumentów jasno wynika, że jeszcze w 2014 roku wydobywano tam ponad 3 miliony 100 tysięcy ton węgla rocznie. Dzisiaj kopalnia nie jest w stanie wydobyć nawet miliona. Złe planowanie, brak strategii i przepychanki wokół budowy szybu Grzegorz spowodowały, że na Sobieskim nie ma dzisiaj prawie czego wydobywać i taki stan potrwa jeszcze przynajmniej 3-4 lata. Panie Starzycki, panie Sopata, panie Silbert, może jakiś głos w tej sprawie wydacie, zanim zaczniecie palić opony i mówić, że to wina Tuska. Panie Silbert, może wezwie pan pana Starzyckiego i pana Sopatę do debaty w tej sprawie.